Kochani moi, wczoraj rozpoczęliśmy czas naszych świętych rekolekcji i mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest to, abyśmy dali Bogu czas, by On mógł wyprowadzić nas na miejsce pustynne, po to, aby mówić do naszego serca. To miejsce pustynne jest niesłychanie ważne, ponieważ my jesteśmy strasznie zahałasowani. Wiecie, że w XXI wieku człowiek przyjmuje tyle informacji w ciągu jednego dnia, co w XIX wieku człowiek przyjmował przez całe swoje życie. Więc możemy sobie wyobrazić, co dzieje się pod tą naszą kopułą. Jest tutaj dużo mężczyzn. I jesteśmy oczywiście pełni podziwu i zachwytu dla każdej z kobiet w tym kościele. Ponieważ przecież to są naukowe badania, które mówią o tym, że kobieta produkuje mniej lub bardziej świadomie ponad 3000 myśli na minutę. Co musi się dziać w głowie każdej kobiety w tym kościele? 3000 myśli na minutę. Kiedy my, faceci, w tym pięknym, pękniętym czasie, w tej pustce potrafimy uspokajać swoje emocje, kobiety bardzo często niestety doświadczają niezwykłych zmian nastrojów. To właśnie z tego względu, że na kilku poziomach myślą, na kilku poziomach odbierają bodźce z rzeczywistości, którą obserwują. Więc dla kobiety skupienie jako takie jest o wiele trudniejsze niż dla mężczyzny. Dlatego, że kobieta w swojej psychice jest stworzona do zupełnie innych zadań niż mężczyzna. Mówię o tym, kochani, dlatego, że umiejętność wyciszenia jest konieczna do tego, aby usłyszeć głos Boga. Jeśli nie słyszę głosu Boga, to nie potrafię rozróżnić, że On do mnie mówi pośród tysiąca innych głosów, które do mnie mówią. Przede wszystkim jako informacje z wszechświata, tak bym to powiedział. Jezus mówi, że ci, którzy znają Jego głos, idą za Nim. I nie pójdą za obcym, ponieważ nie znają Jego głosu. My musimy sobie uświadomić, kochani, już na początku, że pustynia jest po to, aby stworzyć w nas przestrzeń ciszy. Jesteśmy wszyscy doświadczani bardzo mocno tym, że jesteśmy bardzo słabi. Pamiętacie to, co mówiliśmy na początku tej antyfony na wejście. Panie, pochyl się nad moją nędzą. Nędza to jest doświadczenie tego, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić najmniejszego dobra. Pokora na tym polega. Czasami myślimy, że pokora to jest człowiek, który, wiesz, chodzi głowa w dół, przepraszam, że żyje. Nie, to nie jest pokora. Pokora jest prawdą o sobie. Dla mnie osobiście taką fajną definicją pokory jest to, że jestem przekonany, nie, że myślę, że tak jest, tylko jestem przekonany o tym, że sam z siebie jestem zdolny do każdego zła, i sam z siebie jestem niezdolny do najmniejszego dobra. Czy rozumiecie? Jezus mówi, beze mnie nic w nawiasie dobrego uczynić nie możecie. Nie żeby tyle, a ja jeszcze dodam tyle. Albo Jezus tyle, a my dodamy tyle. Wszystko jest łaską. On jest w nas sprawcą i chcenia, i działania. Wedle Jego woli. Czyli ja osobiście jestem zdolny do każdego zła, w każdej chwili i niezdolny do najmniejszego dobra. Wszystko dobro, począwszy od dobrych myśli, przez dobre słowa, przez dobry czyn, jest wszystko Jego dziełem we mnie. Dzięki Jego łasce mogę być dobry. Więc nie przypisuję sobie żadnych zasług, że jakieś dobro jest dzięki temu, że jestem taki fajny i taki dobry. Nawet pamiętacie, przychodzi pewien fajny młodzieniec do Jezusa, przybiega z wypiekami na twarzy i mówi, nauczycielu dobry. A Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. W tym oto sensie, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Że On jest nieskończenie dobry.
Nasze dobre uczynki bardzo często są splamione naszą pychą, interesownością, tym, żeby nas ludzie chwalili. Rozumiecie? Wiele tych dobrych uczynków, którymi się chlubimy i chwalimy, spłonie w czasie sądu, kiedy staniemy przed Bogiem, który jest prawdą. I On oceni nasze dobre uczynki. Czy rzeczywiście były dobre? Czyli były całkowicie bezinteresowne. Mówię o tym, kochani, żebyśmy wrócili do tego, co jest niesłychanie ważne w naszej refleksji, do stworzenia miejsca pustyni, na której Bóg będzie mógł do nas mówić. Praktycznie rzecz biorąc, w tym hałasie masmedialnym, który nas otacza zewsząd, jest niemożliwe, żeby usłyszeć Jego głos. Przeciętna polska rodzina spędza dziennie od 5 do 6 godzin przed telewizorem. Być może, kochani, wychodząc na tą mszę świętą, wyłączyliście dopiero telewizor. Przychodząc ze mszy świętej do domu, pierwszą rzeczą, którą zrobicie, będzie włączenie telewizora. 5 do 6 godzin dziennie. Przeciętny młody człowiek spędza w internecie od 6 do 7 godzin dziennie. Młodzi ludzie spędzają w słuchawkach, słuchając muzy, do 10 godzin dziennie. Czy wyobrażacie sobie, że przy takim natłoku hałasu jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób dobry się pomodlić? Jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Wtedy nasza modlitwa, która ma być przede wszystkim zasłuchaniem się w Boga, staje się po prostu klepaniem paciorka. Usta mówią, ale serce jest daleko od Boga. Pamiętacie ten krzyk boleści, krzyk cierpienia Boga? Kiedy mówi, ten lud czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. Bo on chce mieć czcicieli, którzy będą go czcić w duchu i prawdzie, a nie klepanymi paciorkami. Czy rozumiecie? Jeden z największych wstrząsów czy dramatów religijnych na kartach Ewangelii jest związany z tymi, którzy są kapłanami, którzy są uczonymi w piśmie, faryzeuszami, czyli facetami, którzy 5 razy dziennie się modlą. 2 razy w tygodniu poszczą o chlebie i wodzie. Przestrzegają 613 przepisów prawa religijnego. Poświęcili swoje życie, żeby głosić Boga. I kiedy ten Bóg przychodzi do ich życia, oni go nie rozpoznają, odrzucają, nienawidzą i na samym końcu zabijają. Nie wiem, kochani, czy łapiecie ten potworny dramat. Ludzie Boga zabijają swojego Boga. Można 5 razy dziennie się modlić, studiować Boże Słowo i nie znać Boga. Święty Jan do faryzeuszów uczonych w piśmie i kapłanów, którzy przychodzą nad rzekę Jordan, wypowiada słowa szokujące. Kiedy mówi o Jezusie, mówi tak: pośród was jest ten, którego wy nie znacie. Jak to nie znamy? Nie znamy Boga? Jak możesz powiedzieć kapłanowi, że nie zna Boga? Największa obraza. Przecież odmawiam brewiarz 5 razy dziennie, dokładnie jak ci faceci z Ewangelii. Poszczę. Codziennie czytam Ewangelię. Przestrzegam przykazań Bożych. Całe swoje życie poświęciłem, żeby głosić Boga innym ludziom. Jak możesz mi powiedzieć, Janie Chrzcicielu, że nie znam Boga? Wiedza o Bogu, a znajomość Jego serca, to są 2 różne rzeczy. Spotykam się, kochani, z tym każdego dnia rekolekcyjnego. Mnóstwo ludzi, podejrzewam, że tutaj w tym kościele też, mnóstwo ludzi słucha wielu kaznodziejów w internecie.
co jakaś nowa konferencja odpalasz. Lajkujesz, komentujesz. Podejrzewam nawet, że lepiej znacie te konferencje od samych autorów tych konferencji. Ale co z tego, jeśli w jednej setnej nie żyjesz tym, co słuchasz tej konferencji? To jest zdumiewające. Wiedzieć, mieć wiedzę o Bogu, a znać Go, to są dwie różne rzeczy. On kiedyś powiedział takie słowo, które mnie osobiście też niepokoi w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bo opowiadał o sytuacji na sądzie, która będzie, że przyjdą do niego niektórzy ludzie, którzy będą mieć karty przetargowe na to, żeby być z nim w królestwie. I będą mówili tak: w Twoje imię uzdrawialiśmy chorych. W Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. W Twoje imię głosiliśmy Ewangelię. A Jezus spojrzy na nich i powie: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. Jak to? Jezu Chryste, o czym Ty mówisz? To ja, Dominik. Przecież, Jezu, Ty nie widziałeś przez tyle lat mojej posługi, ile cudów uzdrowień uczyniłeś przez moją posługę? Nie widziałeś, ile uwolnień, ile razy zły duch wyszedł dzięki mojej posłudze? Oczywiście Twojej łasce. Ale przecież modliłem się o uwolnienie i wychodziły złe duchy. Jezu, czy mam Ci wyliczyć chociaż z jednego roku, ile rekolekcji przeprowadziłem? I Ty mi mówisz: nie znam Cię? Rozumiecie? Święty Paweł powie: wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko poznać Jezusa Chrystusa. O co chodzi w tym znać, nie znać? Bo to jest kluczowe. Faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani, nie znali Boga, pomimo tego, że 5 razy dziennie się do Niego modlili. Co jest takiego kluczowego w tym znać, nie znać? To słowo pochodzi od hebrajskiego yadah i greckiego kognosko. Ono oznacza takie przylgnięcie dwóch zakochanych serc do siebie, że nic nie jest w stanie ich rozłączyć. To jest takie przylgnięcie w jedności, intymności, tęsknocie i bliskości, że nikt i nic nie jest w stanie wejść między te dwa serca. To jest znajomość Boga. I teraz Jezus mówi coś szokującego. Mówi: jeśli Twoje serce w ciągu Twojego życia nie przylgnęło do mojego serca, tak, że nikt i nic nie weszło pomiędzy Ciebie i mnie, możesz być w moim królestwie. On powie szokujące rzeczy, pamiętacie? Jeśli nie masz w nienawiści ojca, matki, syna, córki, żony, męża, dzieci, nie jesteś mnie godzien. Spróbujcie sobie wyobrazić faceta, który na przykład broda, długie włosy, dzisiaj siadasz sobie, wiesz, przed telewizorem, włączasz informację i jest wywiad z takim kolesiem, nie? Jakimś brodaczem w długich włosach, który mówi: jeśli nie będziesz miał w nienawiści ojca, matki, syna, córki, żony, męża, nie jesteś mnie godzien. Jeśli kochasz kogoś bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Co byście pomyśleli? Sajko. Co to jest za gość? Spróbujmy przeorientować swoje życie i zreflektować to, czy my znamy Jezusa. Bo od tego zależy nasze zbawienie wieczne. To nie jest kwestia tego, czy ja się będę lepiej czuł, czy się będę gorzej czuł. Od tego, czy znam Jezusa, jest uzależnione moje zbawienie lub, jeśli Go nie znam, potępienie. Tu nie chodzi o ilość odmówionych różańców. Tu nie chodzi o ilość odklepanego paciorka.
Tu chodzi o znajomość Jego serca. Kiedy mówimy, kochani, o nawróceniu, to mówimy o powrocie do kochania Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I tylko Jego mamy tak kochać. Bliźniego, męża, żonę, przyjaciela, przyjaciółkę, chłopaka, dziewczynę, nasze dzieci, jak siebie samego. Ani mniej, ani bardziej, jak siebie samego. Czy rozumiecie? Kiedy On mówi o nienawiści do naszych najbliższych, to jest to semityzm, który mówi o tym, że miłość do Boga ma być tak nieskończenie większa niż miłość do człowieka, że w porównaniu z miłością do Boga, miłość do człowieka wydaje się wręcz nienawiścią. Czy rozumiecie? Wiecie, na czym polega cały problem i całe napięcie w Ewangelii? Że my często, jako kapłani, robimy dokładnie ten sam błąd formacyjny, który robili faryzeusze. Ponieważ oni nie poznali Jezusa, ponieważ zredukowali swoją religijność do zaliczania obowiązków religijnych. Paciorek był? Był. Rybka w piątek była? Była. Do Bozi byliśmy w niedzielę? Byliśmy. Jest dobrze, pójdę do nieba. My często redukujemy to dokładnie w ten sam sposób. I to jest nasz błąd kapłanów, formacyjny. Wierzący to chodzi do kościoła. Wierzący, niepraktykujący. Praktykujący, niewierzący. Tworzymy różnego rodzaju terminologie, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tym, co jest kryterium bycia chrześcijaninem w Ewangelii. A tym kryterium jest kochanie Go na poziomie przylgnięcia mojego serca do Jego serca, jak dwoje zakochanych, jak mąż i żona w oblubieńczej miłości. I wiecie dobrze, kochani, jak to jest, kiedy pomiędzy mężem i żoną wejdzie ktoś trzeci. Jak to rozwala miłość. Jak to generuje lęk. Jak to powoduje rany. Jak to powoduje odrzucenie. Jeśli między męża a żonę wejdzie osoba trzecia. Czy rozumiecie, czym jest grzech bałwochwalstwa? Jest postawieniem kogoś lub czegoś pomiędzy mną a Bogiem. I ja już Boga nie widzę, tylko widzę tego kogoś. On jest całym moim widzeniem, całym moim życiem. Często, wiecie, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że uwalniamy przekleństwo naszymi słowami. A przekleństwo jest destrukcyjne dla relacji. Kiedy mówimy przekleństwo, ja nie mówię o wulgaryzmach. To są dwie różne kategorie. Przekleństwo jest postawieniem czegoś lub kogoś na miejscu Boga. Czyli na przykład mówię do kogoś, jesteś dla mnie wszystkim. Bez Ciebie moje życie nie ma sensu. Dla Ciebie tylko żyję. Jesteś całym moim światem. Jesteś dla mnie wszystkim. My myślimy, że to jest okej, ale to nie jest okej. Ponieważ takie słowa możemy wypowiadać tylko i wyłącznie w kierunku Boga. Bo to On jest naszym sensem jedynym. On jest naszym celem, On jest wszystkim. To bez Boga nie mogę żyć. To bez Boga umieram. To bez Boga moje życie nie ma sensu. Czy rozumiecie? Uwalniamy przekleństwo, które potem jest bardzo destrukcyjne, ponieważ, pamiętajcie, kiedy wypowiadamy słowa, one mają moc wiązania. Jeśli ja wypowiadam do kogoś, jesteś całym moim życiem, jesteś dla mnie wszystkim, bez Ciebie moje życie nie ma sensu, nakładam taką odpowiedzialność na tego człowieka, którą często nie jest w stanie utrzymać. Wytrzymać, ogarnąć tej odpowiedzialności.
I prędzej czy później zacznie dusić się moimi oczekiwaniami względem Niego. Bo jeśli ktoś jest największą miłością mojego życia, na przykład mój chłopak, dziewczyna, narzeczony, narzeczona, mąż, żona, a największą miłością naszego życia może być tylko Jezus, to ja na tego człowieka nakładam oczekiwania, które może spełnić tylko Bóg. Ja mówię mu, kochaj mnie jak Bóg, spełniaj moje oczekiwania jak Bóg, bo jesteś Bogiem w moim życiu. Jesteś dla mnie wszystkim. Bez Ciebie moje życie nie ma sensu. Rozumiecie? I sami sobie strzelamy w kolano, ponieważ powodujemy destrukcję w relacji. Bo żaden człowiek nie jest w stanie dać nam tego, co może dać nam tylko Bóg. Żaden mąż, żadna żona, żaden chłopak, żadna dziewczyna, żaden narzeczony, żadna narzeczona nie jest w stanie spełnić oczekiwań, pragnień i tęsknot mojego serca, które jest stworzone tylko dla Boga i dlatego, żeby tylko On mógł je spełnić. Te oczekiwania i pragnienia, które mamy w sercu. I teraz cała formacja chrześcijańska powinna polegać na tym, żeby budować od małego dziecka intymność z Jezusem w moim sercu, który jest dla mnie wszystkim. Rodzice, którzy otrzymują dziecko od Boga, mają już od początku wychowywać dziecko do intymnej relacji z Bogiem, który jest w jego w sercu. Dlaczego faryzeusze, uczeni w piśmie, nie rozpoznali Boga? Dlatego, że nigdy nie realizowali pierwszego, najważniejszego przykazania. Kochać Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Kochali wszystko i wszystkich bardziej, a myślę, że siebie samego najbardziej. Tylko nie Boga. Od małego dziecka, nie? Od takiej fajnej dziewczyneczki, którą masz na swoich kolanach, tato. Już od małego trzeba dziecko uczyć, że jest mieszkaniem Boga. Że zostało wybrane na najwspanialszy skarb, w którym mieszka Jezus. Że Jego mieszkanie On uczynił swoim niebem. Że to dziecko musi uczyć się od małego, że Jezus we mnie zamieszkał i całe niebo we mnie zamieszkało. I teraz ja uczę dziecko, żeby dziecko rozmawiało z Jezusem w moim sercu nieustannie. Że On zamieszkał we mnie nie po to, żeby być samotnym Bogiem, ale po to, żeby być moim pierwszym i najwspanialszym przyjacielem. Pierwszym, któremu się zwierzam. Tym, za którym najbardziej tęsknię. Tym, którego najbardziej pragnę. Ten, który jest ze mną zawsze i wszędzie. I jest największą miłością mojego życia. Mam od początku, nie, uczyć dziecko przeżywania każdej chwili dnia w obecności Jezusa w moim sercu. Chodzenie w Bożej obecności, w miłości do Niego we mnie. Nieustannego uświadamiania sobie, że jestem mieszkaniem Boga. Że zostałem wybrany spośród miliardów ludzi jako mieszkanie Boga na ziemi. Chodzące tabernakulum. I dopiero wtedy, jak zaczynasz żyć Bożą obecnością w Tobie, zaczynasz odczuwać, że On tu jest, a daje każdemu tą łaskę, kto tylko pragnie tego. Dopiero wtedy modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, wszystkie inne stają się żywymi modlitwami. Bo kierujesz je do tego, którego obecność w Tobie jest tak intensywna, którą tak odczuwasz. Czy rozumiecie? Jeśli my nie będziemy uczyć od małego dziecka, że Jezus jest największą Twoją miłością, że tata i mama dostali Ciebie w prezencie, aby nauczyć Cię kochać Jezusa jako Twojego największego przyjaciela, najwspanialszego i wszystko jest najważniejsze, co jest związane z Jezusem od małego, jeśli nie nauczymy tego, a będziemy uczyć tylko paciorka dzieci, no to ten paciorek będzie szedł z tym dzieckiem przez całe życie. Ale jego serce będzie puste. Jego serce będzie niewypełnione Bogiem, więc będzie go wypełniał drugim człowiekiem. I powie drugiemu człowiekowi, kochaj mnie tak, jak tęskni i pragnie moje serce. A
po kilku miesiącach czy latach okaże się, że ten człowiek nie daje mi tego, za czym pragnie i tęskni moje serce, to może Ty, poznałam Ciebie, Ty mi daj to, za czym tęskni i pragnie moje serce. Po kilku latach znowu skucha, no nie dał mi tego, rozczarowanie w kolejną relacją. Ej, poznałam tego, może ten mi da to, za czym tęskni i pragnie moje serce, tylko że jedna, druga, trzecia, czwarta relacja spowodowała takie rany już w moim sercu, że zaczynam bać się miłości, bać się kochać, bać się zaufać. I rozumiecie, tak można całe życie. Ile ludzi musiało rozczarować się tyloma relacjami, których myśleli, że to jest w końcu ta, to jest w końcu ten, żeby sobie uświadomić, że to nie jest ani ta, ani ten. Że to pragnienie mojego serca, żeby być tak kochanym, jak o tym marzę, może dać mi tylko Jezus. Tylko Jezus. Bo On mnie stworzył z tym sercem tylko dla Niego. Czy rozumiecie? Słuchanie Bożego głosu jest bardzo ważne, ponieważ od słuchania zaczyna się miłość. Coraz bardziej uświadamiam sobie, że jeśli nie mam czasu dla kogoś, inaczej, jeśli nie potrafię kogoś wysłuchać, to nie umiem go pokochać. Jak to jest, słuchaj, że kiedy jesteśmy w sobie zakochani, to potrafimy godzinami z sobą rozmawiać, do trzeciej nad ranem, a potem jeszcze SMS-ować i się świetnie rozumiemy. Jak to jest, że, wiesz, chłopak, który jest zakochany w swojej dziewczynie, potrafi zgadywać jej życzenia, zanim ona jeszcze go o cokolwiek poprosi? Kochanie, widzę, że jesteś naprawdę zmęczona. Zrobię ci herbatkę. Skąd wiedziałeś? Po prostu kocham cię. Rozumiesz? On patrzy, słucha, kochając. Popatrzysz na małżeństwo po 10 czy 15 latach małżeństwa, żona mówi coś do męża, on w komórce, aha, no tak, tak, tak. A co powiedziałam? Co? Powtórz, powtórz. Co mówiłaś? Czy tak nie wygląda słuchanie? Po dłuższym czasie tak zwanej miłości. I zobaczcie, że kiedy przestajemy siebie słuchać, powstają pierwsze rany. Nie jestem dla ciebie ważna, bo przestałeś mnie słuchać. O wiele ważniejszy jest dla Ciebie telefon. O wiele ważniejszy jest dla Ciebie telewizor. Przestałeś mnie słuchać. U kobiet jest to szczególnie wrażliwy punkt. Dlatego, panowie, kiedy chcecie nauczyć się słuchać, to musicie zrozumieć, że nie jesteście kobietami. Kobieta jest zupełnie inaczej skonstruowana. Ona będzie słuchać i słyszeć wszystko. Tutaj gotując obiad, nie? Tu poprawiając ubranie swojemu dziecku. Tutaj jeszcze włączając miotłę czy jakiś, wiesz, odkurzacz, nie? I ty tam będziesz gadał, ale ona wszystko będzie słuchać. Ale to nie działa w drugą stronę. Jeśli ona do ciebie mówi, a ty jesteś w telefonie i patrzysz drugim okiem na telewizor, nie usłyszysz jej. A ona nie zrozumie tego. Ona poczuje się urażona i odrzucona tym i zraniona, że telewizor i telefon jest teraz ważniejsze dla ciebie niż ona. Dlatego jeśli chcesz, aby ona zobaczyła, że słuchasz, a mówiąc o słuchaniu, zobaczyła, że kochasz, że jest dla ciebie ważna, musisz odłożyć telefon, wyłączyć telewizor, zwrócić się cały do niej. Kochanie, mów, słucham Cię. To jest bardzo ważne, bo od słuchania zaczyna się miłość. Zobaczcie, zanim Bóg powie Izraelitom, aby kochali Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, to od czego to zacznie, tą przygodę miłości? Od słów Szma Izrael. Słuchaj, Izraelu. Mówisz, kocham Cię, Boże. Pierwsze pytanie, które Ci zadam, jak słuchasz Jego słowa, kiedy On do Ciebie mówi? Mówisz, kocham Cię. Zobacz. Gdybym zapytał Ciebie, powiedz mi,
Co dzisiaj zapamiętałeś z porannego sprawdzania neta? Jakie tytuły na jakim portalu? Czy jakiś tytuł ci utkwił w pamięci? Jakieś zdanie czy ci utkwiło w pamięci? Gdybym zapytał cię, co dzisiaj oglądałeś ciekawego, jakiś program, co usłyszałeś w radio? Myślę, że wielu z nas by powiedziało, no dzisiaj zainteresowała mnie ta sprawa, usłyszałem to zdanie, ten powiedział to, tamta powiedziała tamto, przeczytałem taki tytuł na portalu, który mnie zaintrygował, wszedłem w niego, pamiętam ten tytuł. Okej. A teraz zadam ci pytanie. Przed chwilą mówił do nas Bóg w swoim słowie. Czy jesteś w stanie przytoczyć chociaż jedno zdanie z pierwszego czytania? Jedno zdanie. O czym było? Słuchaj, kilkanaście razy, przesadzam, kilka razy zaśpiewaliśmy Słowo Boże jako refren psalmu. Potrafisz powtórzyć? Zobaczcie, jak my słuchamy Boga, nie? Jego słowa. Siadamy się, wyłączamy, nie ma nas. Myślami, sercem jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. Więc mówienie kocham Cię jest bardzo na wyrost. Jeśli ja Ciebie nie słucham, nie mogę powiedzieć, że Cię kocham. Czy rozumiecie? Wyjście na pustynię w Wielkim Poście jest po to, żeby nauczyć się słuchać przede wszystkim Boga, a potem drugiego człowieka. Mam taką wspólnotę. Wojownicy Maryi się nazywają. Dla facetów. 5000 chłopa w całej Polsce. Jesteśmy w 12 krajach. W ciągu 5 lat. Tak to się niesamowicie rozwija. Absolutnie dzieło Boże. Dzieło Matki Bożej. To, co ona robi z męskimi sercami, jest szokujące. Ale jednym z fundamentalnych umiejętności, które kształtuje wojownik Maryi, jest umiejętność słuchania Jezusa przez adorację Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna ma problem ze słuchaniem, szczególnie dzisiaj, musi umieć zresetować swoje serce, swój umysł przed najważniejszymi jakościowo godzinami, które będą ważyły tego, czy tego wieczoru będę bardziej kochał, czy mniej kochał. Praktycznie każdy wieczór, te kilka godzin wieczorem, kiedy przychodzimy z pracy do domu, od tych kilku godzin zależy, czy moja rodzina, czy moje małżeństwo przetrwa, czy nie przetrwa. Czy się rozwinie w miłości, czy też nie. Najczęściej jesteśmy najgorszą wersją siebie, jak przyjedziemy z pracy do domu. Zmęczeni, sfrustrowani, przygnębieni, zniechęceni, zestresowani, pełni napięcia. Często przynosimy pracę do domu i raczymy tym wszystkim naszych najbliższych. Kiedy mąż powinien być najlepszą wersją dla swojej żony, kiedy przychodzi z pracy, jest najgorszą wersją. Kiedy ona przychodzi z pracy do domu, zamiast być najlepszą wersją kobiety, w której on się zakochał, pokochał i obiecał miłość, ona często jest najgorszą wersją. Najlepszą wersją jesteśmy dla naszego szefa w pracy, dla naszych kolegów i koleżanek w pracy, a najgorszą wersją dla naszych najbliższych. Wojownik Maryi jest tym, który to rozumie i zanim przyjedzie z pracy do domu, to idzie przed Najświętszy Sakrament, siada sobie w ławce i mówi Jezusowi praktycznie tylko jedno. Jestem zmęczony, zestresowany, pełen napięcia, agresji, złości. Nie mam siły, Jezu, aby wrócić do mojego domu i być tym wymarzonym mężem, wymarzonym ojcem dla moich dzieci, dla mojej żony. Nie mam siły. Nie chce mi się. Mam wszystkiego dosyć. I daję Jezusowi 15, 20, 30 minut na reset. Nic nie robi, tylko pozwala się kochać. Nic nie robi, tylko pozwala się kochać.
To, co jest najpiękniejsze w adoracji i co jest istotą adoracji, to jest patrzenie z miłością na Jezusa ukrytego w kawałku opłatka. Trwanie w ciszy, żeby słuchać Go. Co to powoduje? Raz, że On działa w głębinach mojego serca i resetuje, odnawia mojego ducha, duszę i ciało. Moje serce, moje emocje, ale moje ciało jest stworzone z tęsknoty za Nim. Psalmista mówi w 63 psalmie, że moje ciało tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Moje ciało jest stworzone z tęsknoty za Bogiem. I znowu zobacz, jeśli nie otrzymasz od Boga tej tęsknoty, jeśli nie będziesz chciał od Niego otrzymać tego zapotrzebowania na tęsknotę Twojego ciała, kiedy Jego ciało w Eucharystii przyjdzie do Twojego ciała, to będziesz szukał w sposób grzeszny zaspokojenia tego deficytu czułości, tęsknoty Twojego ciała w innych ciałach. Dziewczyna, która przechodzi z łóżka do łóżka, to nie jest jakaś, wulgarnie mówiąc, wiecie, o czym chcę powiedzieć. To jest umiłowana córeczka Boga, która nie otrzymała miłości, czułości. Jej ciało tęskni za miłością i czułością. Próbuje jej tylko szukać nie tam, gdzie trzeba, ale za te nawet kilka chwil czułości, przytulenia kolejnego faceta da wszystko, bo tak jej ciało tęskni za czułością, za przytuleniem. Gdyby ta dziewczyna zrozumiała, że Jezus chce ją przytulić najwspanialej, najczulej, najpiękniej, to tylko możliwe, w Komunii Świętej. Dlatego On wymyślił Eucharystię, rozumiecie? On jest Duchem, ale chce dotknąć fizycznie swoim ciałem naszego ciała. Zanim przyjdzie do Twojego serca, to wpierw pocałuje Cię w usta. Bóg składa swój pocałunek na Tobie, by potem przyjść do Twojego ciała i połączyć każdą komórkę swojego boskiego ciała z Twoim ciałem. I kiedy przyjmujesz Jego miłość, Jego czułość, Jego bliskość w Komunii Świętej, On Ci daje całkowite wypełnienie deficytu czułości Twojego ciała. Gdyby te kochane dziewczyny to zrozumiały i gdyby chciały codziennie przyjmować ciało Jezusa, a nie ciało partnera, byłyby całkowicie uzdrowione w tej tęsknocie i wypełnione czułością Boga. Adoracja może wyglądać nudno. Podobnie jak może wyglądać nudno 10 lat już słuchanie mojej żony, która trajkocze mi tam od rana do wieczora i ciągle o coś pyta, ciągle chce coś wiedzieć i ciągle coś do mnie gada. I wiecie często jak jest, że w pewnym momencie faceci już mają dosyć i już po prostu tylko półsłówkami odpowiadają. Aha, no, aha, aha, no, nie, było dobrze. Jak tam w pracy fajnie, 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 no, To staje się nudne. Dla wielu facetów taka komunikacja z żoną po wielu, wielu latach małżeństwa staje się nudna. Znaczy, nic po sobie się już nie spodziewamy, co nas może zaskoczyć, nie? Wszystko staje się monotonne i rutynowe, powierzchowne. W sferze zewnętrznej, tak po ludzku, adoracja też może być nudna, no bo nie ma żadnych fajerwerków, rozumiesz? Przychodzisz, patrzysz na Jezusa ukrytego w kawałku opłatka, jest cisza w kościele, nie gra żaden zespół uwielbienia, wiesz, nie ma dymów, rozumiesz? Nikt tam nie pali zapalniczki, wiesz, w jakimś romantycznym nastroju, wiesz, nie ma przyciemnionych świateł. Nuda. Trwać te 15-30 minut, nuda. Po ludzku, nie? Nuda. Ale kiedy patrzę z miłością i słucham z miłością, patrzę na ten kawałek mojego Boga, nie? Kawałek opłatka, w którym jest mój Bóg, coś się niesamowicie we mnie zmienia. Ja już mam inne oczy. Ja już mam inne serce. Patrząc z miłością w ciszy na Jezusa, słuchając Jego natchnień,
koncentrując całą uwagę na Nim. Tak, moja myśl może odpływać, ale zaraz wracam i znowu koncentruję na Nim. Uczę się najpiękniej kochać moich najbliższych. Bo kiedy wrócę z pracy do domu po takiej adoracji, moja żona zobaczy moje spojrzenie tak przeniknięte miłością i czułością. Skąd ta miłość i czułość? No, z adoracji Jezusa. On mi dał swoje oczy. Jedna z kobiet, z żon wojowników Maryi, powiedziała mi kiedyś, proszę księdza, jak zaczął adorować codziennie Pana Jezusa, on zaczął patrzeć na mnie tak, jak wtedy, kiedy zakochał się we mnie. Ja pamiętam do dzisiaj ten wzrok. Stracił to spojrzenie, ale teraz je na nowo odzyskał. On patrzy na mnie, jak wtedy, kiedy się we mnie zakochał. Rozumiecie? Jezus daje ci to spojrzenie. Jezus daje ci to serce. Daje ci swoje serce. Daje ci swoje spojrzenie. Daje ci swoją siłę. Daje ci swoją czułość. Daje ci pragnienie całkowitego poświęcenia się dla twoich najbliższych, aż do oddania życia za nich. I po tych 15 czy 30 minutach adoracji między pracą a domem wjeżdżasz na chatę w najlepszej wersji samego siebie, odnowionego, zresetowanego przez Jezusa. I twoja żona ma swojego wymarzonego męża. I twoje dzieci mają swojego wymarzonego tatę. Twoja zasługa? Nie. Jezus to uczynił. Odnowił cię całkowicie. On ma moc. On chce, żebyśmy mu tylko poświęcili czas. Bo miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jeśli go kocham, zawsze znajdę dla niego czas. Zawsze. Amen.